Ten bieg organizowany jest po to, żeby uczcić pamięć osób pomordowanych w Katyniu, Miednoje, czyli policjantów, żołnierzy, strażaków oraz ludności cywilnej, przede wszystkim mieszkańców naszego powiatu, ale także wszystkich Polaków. Oni walczyli za naszą wolność, za wolność naszej ojczyzny małej, czyli Jarocina, powiatu jarocińskiego, a także za wolność Polski. Myślę, że śmiało tych ludzi możemy nazwać bohaterami Jarocina. Ta inicjatywa powstała tak spontanicznie, wspólnie z amatorską grupą biegaczy Jarocin. Postanowiliśmy coś takiego zorganizować. Wiadomo, można uczcić pamięć ofiar zbrodni katyńskiej na różny sposób. My chcieliśmy w ten. Chcemy, żeby nie było to zapomniane, żeby ludzie się do nas przyłączyli i razem z nami dzisiaj oddali im hołd. No jest to przede wszystkim święto tutaj, jeżeli chodzi o Katyń. Godne upamiętnienia przede wszystkim przez osoby tutaj wypoczynające aktywnie i myślę, że to jest taka inicjatywa tutaj oddolna przede wszystkim, żeby wzbudzić, pokazać też osobom, że warto w takim uczestniczyć, promować zdrowie, no i niepodległość przede wszystkim tutaj. Bo jesteśmy w sumie całą jedną wielką rodziną, biegamy, każdy biega z jakiegoś tam powodu, a my to jakoś tam razem zaczęliśmy po prostu się spotykać tu z Józefem i jeszcze jednym kolegą Marcinem, którego dzisiaj nie ma, było jedno spotkanie i on mówi, chodźcie, coś takiego zrobimy. I tak z dnia na dzień powstało, w sumie poszliśmy na trening, zaczęliśmy tam przez Facebooka trochę działać, no i Maciej, tak wyszło, że widzi pan, co jest tutaj, coraz więcej nas jest, no i każdy przychodzi z jakiegoś tam swojego powodu, jedni chcą poprawić kondycję, jedni chcą trochę rzucić zbędnych kilogramów, jedni przychodzą dla ogólnie lepszego samopoczucia, no i takie też akcje promujemy, żeby coś się działo w tym Jarocinie. Najważniejsze, że jest. Jakie widzę ładne kolory, to było 58. Najpiękniejsze na świecie kolory. Do biegaczy Jarocina, że tak powiem, dopisałem się przez osobę pana Józefa Hoffmana, z którym żeśmy sobie wcześniej biegali rekreacyjnie. I następnie ta grupa, powiedzmy sobie, spontanicznie się zorganizowała i cyklicznie prowadzone są treningi w czwartki i w niedzielę. 18 żołnierzy dzisiaj bierze udział w biegu pamięci Katyń 1940, 16 batalionu remontu lotnisk. Także chcemy również uczcić pamięć wszystkich tych, którzy zostali zabici, zamordowani przez okupanta sowieckiego. Powiem tak. W imieniu biegaczy Jarocin, jak i komendanta powiatowego Policji w Jarocinie, młodszego inspektora Krzysztofa Rzymczyka, witam Was serdecznie na tym dzisiejszym biegu. Biegu szczególnym, pierwszym takim biegu w Jarocinie, pamięci ofiar Katynia, a w szczególności służb mundurowych, jak policjanci, jak żołnierze, jak strażacy, jak mieszkańcy Jarocina, którzy stracili życie przed 76 laty, ginąc w lasach Katynia. Szanowni Państwo, 76 lat temu w tych dniach dokonano zbrodni. Dokonano zbrodni katyńskiej na polskich oficerach, żołnierzach, na żołnierzach Korpusu Obrony Pogranicza i również na urzędnikach administracji publicznej. Mord ten dokonał się poprzez agresję 17 września Armii Czerwonej na Polskę, a następnie 5 marca podpisanego wyroku przez samego Stalina. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczęce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczynych rąk przynieść zielonych łąk rozkwitłe pąki, bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu
wyrosły ojczyste kwiaty. Kapitan Wacław Kubiak, przodownik Ignacy Maciejewski, starszy posterunkowy Stanisław Matecki. Jestem synem Sybiraczki, która jeszcze żyje i kobiety oznaczonej też Krzyżem Zesłańców Sybiru. I ten bieg dedykuję właśnie takim ludziom. Dziękuję. Jest w grudzie ziemi przepojonej potem i krwią tych, którzy z tym słowem na ustach walczyli z wrogiem, padając pokotem. Wielkie to słowo, wielka jego siła jest w sercach naszych i każdy to przyzna, że nigdy nie potrafi żadna siła wydrzeć serc naszych wyrazu ojczyzna. W szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Dziękuję. Brawo. Przyszedł czas do zakończenia naszego spotkania dzisiejszego, myślę, że pierwszego, ale nie ostatniego. I za rok spotkamy się w tym gronie, może jeszcze większym, i pokażemy, jesteśmy Polakami, patriotami.